Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować topowy odkurzacz pionowy marki Dreamy model Z30. Jest to najmocniejszy odkurzacz na rynku. Ja ogólnie jestem osobą, która lubi sprzątać, a nawet bardzo lubi sprzątać, lubię porządek mieć w domu, dlatego inwestycja w dobre sprzęty to jest najlepsze, co może być, bo jestem pewna, że będzie to tylko umilenie pracy. Jeżeli chodzi o markę Dreamy, to już mieliśmy odkurzacze w poprzednich latach, też to były odkurzacze pionowe, tylko starsze troszeczkę modele, a ten już sobie miałam okazję parę dni wypróbować, jestem pewna, że sprzątanie będzie jeszcze większą przyjemnością. Jeżeli chodzi o ogólny wygląd, to ten odkurzacz bardzo urzekł mnie swoim designem. Jest w bardzo ładnej, stonowanej kolorystyce, a te złote dodatki, które tutaj lecą, będą się idealnie komponowały z naszym robotem sprzątającym X40 Master. Jednym z fajniejszych akcesoriów, jakie ma ten odkurzacz, między innymi to jest właśnie ta podstawka, na którą można odstawić odkurzacz, która mi się w sumie najbardziej podoba, ale to nie jest koniec na temat akcesoriów. Zaraz Wam zaprezentuję jeszcze inne, które były w zestawie. Razem z odkurzaczem otrzymamy bardzo bogaty zestaw szczotek i akcesoriów. Tutaj jest oczywiście główna rura do odkurzacza. Do niej możemy sobie dołączyć adapter taki elastyczny, który umożliwia nam wjeżdżanie pod meble, gdzie normalnie jest to ciężko dostępne miejsce, a z tym adapterkiem bardzo fajnie to funkcjonuje. Elastyczny taki wąż, który również bardzo fajnie się sprawdza, jak dla mnie osobiście, z tą końcówką płaską w aucie. Uwielbiam te dwa akcesoria używać. Oczywiście dwie główne szczotki. Te dwie główne szczotki są podświetlane. Ta szczotka jest do dywanów, tutaj z takim troszeczkę dłuższym włosiem. A ta szczotka jest do powierzchni płaskich, takich jak na przykład parkiety, laminaty. Tutaj mam już takie króciutkie włosie. Ta mała szczotka świetnie się sprawdza, jeżeli chodzi o jakieś meble, sofy, krzesła. Bardzo fajnie, bardzo fajna jest, funkcjonalna. Tutaj mamy szczotki do kurzu. Uwielbiam je używać, jak wpadam do dzieci do pokoju sprzątać kurz, jak nie mają za bardzo posprzątany, delikatny bajzelek, co tam między tymi książkami, chociaż złapię po większości kurz, taką szczotką obrotową naprawdę idzie wszędzie dojść. Fajnie jakieś klawiatury poodkurzać, komputer, także świetnie one się sprawdzają. Oczywiście jeszcze tutaj jest w zestawie bardzo fajne, można powiedzieć do masażu nawet, szczotka taka, czy nie wiem jak to tam nazwać, no szczotka właściwie, dla zwierząt, dla kotów, dla piesków. My nie mamy żadnych zwierząt w domu, także zaprezentujemy Wam tą szczotkę na baranku takim, którego przywieźliśmy sobie zakopanego. Na pewno będzie bardzo wdzięczny, że go troszeczkę odświeżymy, ale to zaraz Wam pokażemy. No i ta podstawka, na której stoi odkurzacz, można sobie na niej umieścić trzy jakieś tam podstawowe szczotki, które używamy na co dzień, żeby gdzieś tam nie szukać sobie, prawda? Także trzy podstawowe szczotki wstawiamy do tej podstawki. Tutaj staje odkurzacz i wszystko ładnie się prezentuje. Jeżeli chodzi o sam odkurzacz, to mamy tutaj wbudowany filtr HEPA, który jest na przykład bardzo przyjazny dla alergików, ponieważ w 99% wciąga nie tylko kurz, ale wirusy i bakterie. Nie wiem, czy wspomniałam, ale te dwie szczotki są podświetlane i powiem Wam szczerze, jak już miałam okazję parę dni testować ten odkurzacz, to szczerze mówiąc nie zdawałam sobie z tego sprawy, ile mamy na co dzień kurzu w domu, gdzie ja, tak jak mówiłam, lubię sprzątać i u mnie w domu jest codziennie sprzątane. Robot sobie lata, jak nie robot lata, no to takim stacjonarnym odkurzaczem sprzątam, ale to mi po prostu te światełka uświadamiają, zaraz Wam zaprezentuję, jak dużo jest ogólnie na co dzień kurzu. I stąd też wynikają wszelakie alergie, jak ludzie mają na przykład na kurz, to tego byłam naprawdę zupełnie nieświadoma.
Ogólnie te szczotki są tutaj bardzo proste, co wpływa na dokładniejsze czyszczenie, na przykład przy listwach. Jeżeli dojeżdżamy do listwy, to ona bardzo ładnie, z tego co wypraktykowałam, bardzo ładnie, równiutko tutaj dojeżdża do listwy i idealnie jest po prostu wyczyścić powierzchnie, które często są na przykład niedoczyszczane. Także poza tym, że bardzo fajnie się sprawdzają, to oczywiście świetną funkcję ma to podświetlenie, które, tak jak mówiłam, nie używałam wcześniej odkurzaczy z podświetleniem, a te mi po prostu uświadomiły, ile kurzu mamy w domu. A niestety z kurzem się nie wygra tak czy siak, bo kurz jest zawsze i będzie, dlatego też się sprząta, ale to jest niemożliwe, tak jak mówiłam, jak z dnia na dzień po czyszczeniu, skąd tyle kurzu się bierze. To jest jedna rzecz chyba, z którą się nie wygra. Także to są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o akcesoria, a jeżeli chodzi o ten ogólny odkurzacz, to też właśnie on ma funkcję wyświetlacza, który jest kolorowy. On ma również trzy funkcje, jeżeli chodzi o tryb pracy: automatyczny, eko i boost. Jeżeli chodzi o ten tryb boost, to naprawdę ma, tak jak wspominałam, jest to najmocniejszy odkurzacz na obecną chwilę na rynku. Ma 310 iW, także jest faktycznie najmocniejszym odkurzaczem z tego, co sprawdzałam. Ja osobiście najbardziej preferuję ten tryb automatyczny, ponieważ czas pracy, jeżeli chodzi na tym trybie automatycznym, jest 90 minut, to jest naprawdę dużo. Spokojnie można sobie sprzątnąć mieszkanie bez największego problemu. Jeżeli chodzi o ten tryb eko, to tutaj już troszeczkę się zmniejsza czas pracy, bo do 45 minut, a na tym buście to już całkiem jest krótszy, o tyle ile się nie mylę, to jest 15-20 minut. Nie, tu mamy, to jest ten boost czerwony. Jeszcze na tym wyświetlaczu możemy zobaczyć, jakie cząsteczki zostały pochłonięte, jeżeli chodzi o kurz. Tutaj jest właśnie szczegółowo pokazane, co zostało wciągnięte, jakie cząsteczki kurzu zostały pochłonięte przez odkurzacz. Poza tym odkurzacz ma wbudowane czujniki podczerwieni, gdzie podczas odkurzania wykrywane są cząsteczki brudu nawet do 10 mikronów. A na trybie automatycznym odkurzacz sam dostosowuje sobie moc ssania. Wydaje mi się, że wszystkie funkcje i możliwości tego odkurzacza Wam pokazałam. Oczywiście piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś pytania, to również piszcie. W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Pod filmem w opisie otrzymacie informacje i linki do tego odkurzacza. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!